Gimtaszynko! Ciao! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto. Mamy nową melinę, tym razem trochę większą, jak chyba widzicie. Lepiej się dostraja do atmosfery. Dobra, rozmawiaj sobie z Romanem. Może zadzwonię do niego. A nie, nie, nawet nie muszę dzwonić. To wiecie co? Ja bym sobie pojechał do tej całej Mallory. Tak. Bo to już jest jakiś nowy typ misji. Już trochę popracowałem dla tego Bruce'ego. No teraz Little Jacob. Zaraz oszaleje. Łoch. Łoch. Połączę się z nim. Dobra, jedziemy do Mallory. Taka jest już moja decyzja ostateczna. No i co? Sorki za to, że nie było wczoraj odcinka z GTA 4, ale takim miałem zawrót głowy, jeżeli chodzi o harmonogram wczorajszy. To już po prostu bym nie pomieścił 4 filmików na dzień. Trochę to by była lekka przesada. Dlatego uznałem, że wczoraj nie było GTA 4, będzie dzisiaj. A co do jutrzejszego dnia, to zobaczymy. Wow, ale impra. Oh yeah. Co to, aerobik? Czy co? Ale tańce. Ruchy, ruchy. Pięknie. Jakiej. Fajna muza leci. Jaka grubaska tu jest. O fu. Spasiona. O. Co to ma znaczyć? Ta. Meny. No właśnie trochę ten ziomek się odstrzelił. Ta. O, jestem w TV. Jak miło. Ej, po co mu te jajka? Trochę dziwne miejsce. I dziwny ten typ. Wow! O, oh, fuck! A! Jeszcze przepraszam. Dobre, dobre. Kamerzysta się wkurzył. Bracie, za brata to ty, wiesz, zaraz możesz dostać porządnie. Kurde. Dobra, koniec kamerzysty. Patrzę. A, nie wiem, bo to jest dialog. Mamy pojazd jakiś znaleźć, byle jaki, mówicie. Stać! No jaki dekl! Stary, jak ty jedziesz? Co za pajac. Dobra, za to bierzemy pojazd. O tak. No i mamy pojazd. Dziękuję, dobranoc. Ups, przepraszam. Najmocniej przepraszam, patrzę na czas, bo wiecie, nie chcę znowu nawalić z ponad pół godziny. Wystarczy mi samo pół godziny. I tak już jest dobrze. Wow. To co dzisiaj z tym całym kolesiem menem pojeździmy. Trochę dziwny chłop, ale widać, że jest w porządku.
Ale wrzask! Kurde, ja bym się głośniej wydarł. Co szajze, to tutaj też Niemcy są? Haha, goleś spieprzył! O nie, no dobre. Dobra, śledzimy go. O, ale ja jestem dobry. Już misja zawalona? Ja pieprzę! No nie! No. W śledź, a nie w dupuj się, nie! Yeah. O Boże! O kurde, trochę nawaliłem. No ej, no moją furę wziął! Jaki koleś! To jest niedopuszczalne. Jeszcze raz. O kurde, jak zwykle potrafię nawalić. I to porządnie. Dobra, bryczka proszę. O, tu stoi sobie. To jest ta sama bryka. Nie, no super. Aż mi się podoba taka bryka. Dobra, teraz nie wolno nam nawalić. Bo to znaczy, że jestem jakimś kurczę... kurczę, niełukiem, który nie umie w to grać, bo umiem, tylko po prostu się za bardzo speszyłem. Wow, zrobiłem 360. Jakie dziwne szlaki. Ups, alarm. Czerwony alarm. A, pieprzyć. Co AIDS? Kto choruje na AIDS? O, teraz idzie sobie ten dealer. A teraz delikatniej jedziemy, tak ciut delikatniej, żeby po prostu nie wystraszyć tego dealera. Dobra. Dobra. O, to było mądre, to co powiedział Niko. To akurat było bardzo mądre. Ja biznesmen, nie przesadzaj. Jestem żołnierzem, kurde. Dobra, dobra. My mamy śledzić tego typa. To znaczy, że wiecie. O, jest odległość dwóch samochodów, jest. Utrzymujemy. Tak na oko trzeba po prostu. Mniej więcej. No szybciej, dealerze zasranej. Trzeba cię wykończyć i tak. Słuchaj się, taksówkarzu. Jeden. Ups, przepraszam. Najmocniej przepraszam, jeżeli coś uszkodziłem pan. Twoje ulice. Dobra, szybko się zielone zrobiło. Światełko. Nie! Jest głupie i nienormalne. Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. Teraz miłości chyba dla kasy. Dobra. Chcemy w końcu już tego dealera zabić. Chyba go zabi... Ups! Dobra, spokojnie, człowieku. Człowieku, spokojnie. Nie bulwersuj się. A my akurat możemy przejeżdżać przez czerwone światło, to jest dobre. Jakby inni nie mogli, to kurczę. Znaczy, jakbym też musiał czekać na czerwone światło, to by było głupie. I myślę, że tak nie będzie w GTA 5. Chociaż wątpię w to. Spokojnie, kurde. Nie denerwuj mnie, bo jak tak będziesz gadać, to nie wykryję jeszcze i cała misja pójdzie na marne. Dobra. Się zatrzymujemy. Odległość dwóch samochodów dalej jest utrzymywana. Może nawet więcej. Ja pieprzę.
Możesz się ogarnąć, panie. Cały czas te czerwone światło. Zaraz wybiję te słupy. Ale policja wtedy mnie zacznie gonić. A ja nie chcę tego. Raczej. No ile jeszcze będziemy tego typa śledzić? Chcę go już w końcu zdjąć. Tak jak powinno się go zdejmować. Wow! Ale się wrył. O! Taki kozak. Dobra, do magazynu pieprzonego. Dobra, szybciej, panie, panie, panie. Nie pieprz mi tu, tylko idziemy. Idziemy, idziemy. Ruchy, Niko, ruchy. Co? No jaki dziad. No to on mnie zostawił na lodzie. A my mamy tego dealera dorwać. Wezmę sobie Uzika. Kurde, jak... Jak to drzwi są sobie zamknięte? Ej, bez jaj. Zaraz, to z drugiej strony mam go dorwać. No nie, musi być jakiś sposób, żebym tego dealera zdjął. A może z tej? Nie. Cholera. No to mamy prawdziwy problem. Ja chcę tego dealera zdjąć. Kurde, jak mówię, że chcę go zdjąć, to go zdejmę. Tylko dlaczego do cholery te drzwi się już zamknęły? O, może mam wybić okno. Tylko coś muszę podnieść. Coś bezsensownego. To było chyba E. Podnoszenie, nie wiem, cegieł przykładowo. Aha, SMS-a dostałem. Kiedy ulicy zamykają drzwi, zostawiają otwarte okno właśnie na dach. O, dobra wskazówka. Ale... Ale jak mam wejść na dach, powiedz mi, bo ja nie widzę takiej opcji, żebym mógł wejść na dach. To może tak zrobię. O, proszę. Ups. Ha, 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 dobre. Ups, coś zebrałem. No może lepiej wezmę Uzika. Jep. Czekajcie, czekajcie. I kolejna już akcja się dzieje. Ale dostał ładnie. Headshot! O, tam następny. O, namierzaj na niego. Kurde. Akcja się już dzieje, naprawdę pięknie. Może zmienię pozycję. Ty, to jest chyba jakaś... szkoda, myślałem, że to jakaś beczka z łatwopalnymi ładunkami. Co ty, Deklu, robisz? Dobrze! No może nawet lepiej, że tak robię. Ale dostał. Czekajcie. O, proszę. Zmieniłem pozycję. No, come on. W mordę! Orzesz w mordę. No dobra, przesadziłem trochę. Jednak. Jednak aczkolwiek trochę przesadziłem. Dobra. A, pięknie. Kolejny wykończony. A ten dealer tu idzie? Czy on mi tu zamierza? O kurde. Kolej ze strzelbą. Muszę uważać, żebym nie za bardzo, wiecie, zginął. Ja nie chcę tego powtarzać. No koleś, come on. O, trochę mu się oberwa.
No, nie przeżył tego, jak miło. Teraz ostatni kolej ze strzelbą. Jakoś go wykończę. No, come on! Kurde, ten koleś mnie zaraz wykończy, jak nic nie zrobię. Dobra. Ostatni koleś. I on po prostu decyduje o wszystkim. O, też sobie ze strzelby postrzelam. I co? Miło? Przyjemnie? O, taki hardcore. No proszę. Pięknie. Dobrze. Dawaj ammo. Kurde, potrzebuję. O, tutaj jest automat. No to sobie kupię wodę. O, proszę. Nawet nie widziałem, że mają tu automat. Ham, niam, niam, niam. Pyszne. Dobra. Odstrzel zamek w drzwiach. Aha, to tam muszę iść. Dobra. To może lepiej pistolem to zrobię. Żeby, wiecie, było tak realistyczniej. Zamek, ale to jest to. O. I co się stało? Trochę długa ta misja, powiem wam szczerze. Ale jakoś wyszło. Jaki kretyn! Jaki kretyn. Czemu dla niego pracuje? O jest. Niko, w coś ci się wpakował. Kretyni normalnie. Dobra, zapisujemy. I jeszcze pojedziemy na jedną misję. Jeżeli w ogóle dam radę. A, to jest gliniarski pojazd. A ja szukam byle jakiego pojazdu. To jeszcze pojedziemy do tego Menego. No to jest Meny jednak, a nie Mallory. A chociaż kto wie. A znowu ten pojazd. Dawaj to! Dziękuję. Dobra. I jedziemy do Menego. I wykonamy u niego jeszcze jedną misję. I zakończymy odcinek. Ciul. Wow! Ale go pojechałem. Dobra, uliczne porządki. Nie, znowu mam ci zniszczyć kolejną kamerę. Ha! Nie kręć. Turystom. Ta, jasne. Tak, głosem. Chyba idiotom. O. Nieładnie. Over here, man. I'm on you. Yo,
That's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Kodeks. Gówno, nie kodeks. Dobra. Wsiadamy, ale nie, fajny pojazd. Mnie się podoba. Dobra, odpala i jedziemy. Windmill Street. I znowu trzeba będzie kogoś wybić. Z obiegu. Kurde. Masakra, masakra. Pozbądź się członków gangu. O tak. O kurde, uciekają. Fuck. Dobra, jedź pan, jedź pan. Kurde. Nie, zaraz mi uciekną. A ja nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra, uciekają sobie tam. Pięknie! I to była dobra akcja. Teraz mam większy problem. Mianowicie... Tak, mam większy problem. Kurde. Ludzie! O, wykonałem kolejną misję. Dobra, może lepiej wsiąść. Lepiej wsiąść, panie. Kurde! Teraz mnie wykończą. Nie! Gliny mnie wykończyły. Cholera. Kurde. O Jezu. To było do przewidzenia, że zdejmą nas. Aha, i cała kasa, którą zarobiłem, chyba poszła na marne. A, za krótko. Chcę jeszcze jedną misję. Manny, I got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. O, można jechać ambulansem. Ale dobra, w sumie zaraz pojedziemy sobie ambulansem. Dobra. Teraz sobie jeszcze do Brusiego pojedziemy. Dobra. Się przejedziemy ambulansem. Dla mnie to nie jest normalne, ale okej. O, jaki dziwny alarm był. Dobra, do Brusiego. Po jeszcze jedną misję. Najwyżej odcinek będzie trwał ponad pół godziny, ale żeby się zmieścić w czasie po prostu, to zrobię jeszcze jedno. Ło! O kurde, ale się wbiłem. Dobra. A dzisiaj się przejdziemy jeszcze ambulansem, czemu by nie, Mallory. Wiesz co? O, kto jeszcze? Elizabeth Torres. O. A to dobra. Może tak do niej pojedziemy. Czemu by nie? Nowy kontakt, nowa praca. Może nawet będzie się lepsza wydawać od tego obleśnego menego. Tylko nie wiem, czy tam zdążę dojechać. A, no nie, to niedaleko, spokojnie. Dobra, już tu dojechaliśmy. Przepraszam, najmocniej przepraszam. Wjadę sobie tu ambulansem. Zaczynamy jeszcze jedną misję. Irlandzkie szczęście. To jest ono? Nie podoba mi się. O, kolejny grubas. Są jacyś Hiszpanie? Czy co? Nico, this is Elisabetta. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, ma. So, tough guy. You know about this business? I know about protection. What do you need? Proste pytanie. Łatwizna, jasne. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Oh,
True! Enrico, this is Paki! Paki McCreary! Alright. So, Paki is shopping, but I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, tell him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Maybe. Dobra, robimy robotkę. Co? Znowu Michelle. A niech pieprza Michelle. Nie mam czasu na laski. Ja mam cholerę pracy. Właśnie. O, fajnie. Kałaszem se postrzelam, nie? O kurde, ale zlagowało. Haha, jasne. I kto to mówi? Dobra, udaj się do budynków South Bohan. Dobra, no pojedziemy i zrobimy jeszcze jedną misję. No szybciej. O, proszę, odpaliło. Odpaliło jednak. Jeszcze zdążymy zrobić misję, mam nadzieję, i zakończyć odcinek. Dobra, dojedziemy tam spokojnie. Dobra, to jest ostry zakręt. O kurde, ale zlagowało. Zlagowało i to ostro. Dobra, wsiadka. No to pewnie przez deszcz mam takie nieco lagi. Wejdź na dach i podnieś karabin snajperski. Ło, no to dzisiaj pokampimy, panie i panowie. Super. Jestem zadowolony z tego powodu, że będę dzisiaj snajpił w GTA 4. Będzie mi miło i niezmiernie. Snajperka. Dobra, jest. Udaj się. Ustaw się w punkcie obserwacyjnym. Dobra. I kogo mam zabić? O, ktoś tu przyjechał. I tych typów mam zabić. Aha. A, oni przyjechali. Dobra. Aż się boję o tą misję, powiem wam. Dobra. Dobra, obserwuję nacelowania. Patrick, jego współpracownicy. Obserwuję tych dwóch. Dobra. O kurde. Wszystkich. Headshot! Headshot. Dobra. Już zdejmuję wszystkich. Zdejmuję! Dobra. Pięknie. Pięknie. Kurde, Paki jest w tarapatach. Dobrze. Jeszcze. Oh shit. Kurde. Ile jeszcze typów. Kurde. Ale w dupsko dostał. Ładnie. Zaraz mi się ammo skończy. Nie chcę nic mówić. I to wszystko? O, spieprzają już. Pięknie! I taka robota mi się podoba. Those dealers double crossed your boy. But I managed to keep him alive. Monami was right about you. You are good. I have some more work. Pięknie! Już mi się ta laska podoba. Mimo tego, że jest gruba. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. I ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio. I trzymajcie się. Na razie.